Przysięgam Boże, coś wam powiem. Jan rozpoznaje Mesjasza, ale może zwyczajność jego działania sprawia, że zaczyna mieć wątpliwości. Może wątpliwości są naturalną częścią życia człowieka. Jednak Jan otwiera swoje serce przed Jezusem, bo mu ufa. I z tą ufnością oczekuje odpowiedzi, która trafi dokładnie w jego serce. Bo czymże dziś jest zaufanie? Carlo Frabetti, matematyk, tak powiedział. Tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może człowiek taki wyrazi się czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie. Ale nie będzie mnie oszukiwał. Gdy wczytujemy się w zapisane słowa Jezusa, właśnie to wszystko dostrzegamy w jego wypowiedziach. Ostatnie dwa dni pokazały, jak zwracał się do zadufanych w sobie uczonych i arcykapłanów, jak demaskował ich przewrotność i obudę. Kiedy niszczymy jedną z fundamentalnych gałęzi relacji międzyludzkich, jaką jest zaufanie, to wprowadzamy w życie niepokój. Zaczynamy mieć wątpliwości, czy ludzie, którzy nas otaczają i których darzyliśmy szacunkiem, są w ogóle tego warci. Zaczynamy się od nich odwracać. Tymczasem Jezus zachęca, żeby Jemu ufać, choć doświadczamy wielu przykrości od strony ludzi, by nie przekładać relacji z ludźmi na relacje z Bogiem. Jeśli na Nim będziemy budować swoje życie, On odkryje przed nami wszelkie tajemnice. Uczniowie, którzy przyszli od Jana, nie usłyszeli odpowiedzi twierdzącej, ale też nie odeszli bez niczego. Stali się świadkami wielkiej mocy Jezusa, by Jego czyny były potwierdzeniem Jego misji. Jeżeli chcemy pozbyć się wątpliwości w wierze w Boga, to najlepszym sposobem jest dostrzeżenie Bożego działania w naszym życiu. Podobnie, jeśli chcemy pomóc komuś, by bardziej uwierzył w Boga, najlepszym sposobem jest dać mu świadectwo o Bożym działaniu. Skoro o mesjaństwie Jezusa świadczą uzdrowienia i inne cuda, to co świadczy o moim chrześcijaństwie? To dobra chwila na zastanowienie się nad swoim działaniem. Tę dzisiejszą Ewangelię można zamknąć w jednym zdaniu, jakby w kolejnym błogosławieństwie. Błogosławiony ten, który nie zwątpi. Szczęśliwym człowiekiem staje się ten, który wobec nocy ciemnej czy też innych przeciwności nie pozwoli się zwieść i zejść z drogi, która prowadzi do zbawienia. Wszelkie trudności, które na tej drodze się spotyka, mogą wywoływać strach. A strach natomiast może wykrzywić nasze spojrzenie, a nawet poddać wszystko wątpliwość. To natomiast prowadzi do braku zaufania. Najlepszym rozwiązaniem na te nasze rozterki jest sposób, jaki dziś usłyszeliśmy. Zapytać samego Jezusa, czy to wszystko, co robię, jest dobre. Mamy bardziej ufać Bogu niż ludziom. Uczniowie Jana przyszli, obserwowali, trwali cierpliwie, by się napełnić przekonaniem, że Jezus jest właśnie tym, na kogo czekają. Nasza obecność przed Najświętszym Sakramentem też może być właśnie takim nabieraniem pewności, że On ma moc, że On jest światłem, które rozjaśnia wszelkie wątpliwości. Jeśli czujesz się zniechęcony, zagubiony, a może wątpiący, spróbuj dojrzeć w otaczającym Cię świecie znaki nadziei. To trud walczących o zdrowie, to wysiłek niosących pomoc, to uśmiech od obcego człowieka. Jest wiele dobra na świecie, ale potrzeba chwili zatrzymania i refleksji.